Arkadiusz Wieczorek, witam i zapraszam na serwis informacyjny dla mieszkańców Pilchowic i Toszka. Za 3 miesiące startują nowe zasady gospodarowania odpadami. Świetnie przygotowane ochotnicze straże pożarne. Zespół muzyki dawnej Tibiarum Scholares odznaczony złotą odznaką za zasługi dla województwa śląskiego. Na 3 miesiące przed wejściem w życie nowych zasad gospodarowania odpadami sprawdzamy, jak przygotowana jest do tego tematu gmina Pilchowice. Segregowanie śmieci to jest, żeby oddzielać plastik do plastików albo papier do papieru. Żeby było mniej śmieci na naszej planecie. Niebieski to jest na papier. Żółty to jest na plastik, a zielony to jest na szkło. Przedszkolaki z Pilchowic już to wiedzą. Uczestniczą bowiem w programie, który przygotowała Młodzieżowa Rada Gminy. To jest akcja, która ma na celu m.in. ochronę środowiska, aby było czyściej. Myśmy poprosili o pomoc przedszkolaków, aby wszystko to, co myśmy powiedzieli, przekazali swoim rodzicom. Mówiliśmy po prostu, żeby jak dzieci nauczyć segregacji śmieci, po prostu żeby do odpowiedniego kubła po prostu segregowały plastik, szkło, metal i papier, żeby po prostu potem ułatwić ponowne po prostu recykling po prostu tych śmieci, tych odpadów. Póki co spotkanie młodzieżowych radnych z najmłodszymi odbyło się w przedszkolu w Nieborowicach. Mają się jednak odbyć podobne w pozostałych placówkach. Przedszkolaki mają pomóc przekazać dorosłym wiedzę o segregacji śmieci. My jednak postaramy się teraz Państwu przybliżyć pozostałe aspekty zmian w systemie gospodarki odpadami. Z pytaniem, jak nowy system będzie wyglądał w gminie Pilchowice, udaliśmy się do sekretarza gminy. W gminie Pilchowice, jak wszędzie, od 1 lipca 2013 roku decyzją ustawodawcy będzie funkcjonował nowy system gospodarki odpadami. Do tej pory mieszkańcy indywidualnie podpisywali takie umowy z przedsiębiorcami, którzy odbierali od nich śmieci. Natomiast teraz zrobi to za nich gmina, wyłaniając jednego odbiorcę w drodze przetargu. W celu wprowadzenia nowego systemu podjęte zostały przez Radę Gminy Pilchowice uchwały, które określają nowe zasady gospodarowania odpadami. Podjęto decyzję o tym, że w przypadku gospodarstw domowych ta opłata będzie naliczana od ilości osób, natomiast w przypadku nieruchomości niezamieszkałej, na przykład przedsiębiorcy, opłata będzie naliczana od ilości i pojemności pojemników. Podstawą wymiaru tej opłaty będzie deklaracja, którą złoży każdy właściciel w naszym urzędzie, w Urzędzie Gminy w Pilchowicach, a osobą, która z ramienia urzędu zajmie się obsługą takich klientów, będzie referat podatków i opłat lokalnych, a właściwie referent tego referatu, pani Dorota Erfurt-Motoch. Całkowitą odpowiedzialność za odbiór odpadów ponosić będzie od 1 lipca gmina. Właściciel nieruchomości w ramach dodatkowej usługi świadczonej przez gminę za określoną stawką opłaty będzie mógł pozbyć się odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych oraz odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji poprzez indywidualne zgłoszenie w Urzędzie Gminy w Pilchowicach. Wówczas odpady z danej nieruchomości zostaną odebrane przez przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Wywóz odpadów na terenie naszej gminy odbywać będzie się według harmonogramu opracowanego zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie. Wywóz według harmonogramu zapewni minimalną częstotliwość odbieralności odpadów, a w przypadku, gdy pozbycie się odpadów będzie konieczne poza harmonogramem wywozu, wówczas właściciel we własnym zakresie będzie mógł je dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów, nie ponosząc przy tym dodatkowych kosztów utylizacji. W związku z nowym systemem gospodarowania odpadami, tutejszy urząd organizuje spotkania informacyjne dla mieszkańców, na które już dziś serdecznie zapraszamy. Informacje o terminach spotkań znajdą Państwo na stronie internetowej gminy Pilchowice. W trakcie przygotowań do wdrożenia nowych zasad jest także gmina Toszek. Urzędnicy czekają na deklaracje, które należy złożyć w celu weryfikacji ilości osób, za które od 1 lipca będziemy płacić. Gmina Toszek, jak zapewnia burmistrz, jest przygotowana do wprowadzenia zmian wymuszonych nową ustawą dotyczącą gospodarki odpadami. Pracujemy od ponad roku dosyć intensywnie nad nowym systemem odbioru odpadów komunalnych u nas w gminie. Zgodnie z nową ustawą przyjęliśmy pod koniec grudnia, Rada przyjęła uchwały związane z działaniem systemu. Obecnie jesteśmy po konsultacjach, pierwszych konsultacjach z mieszkańcami. Odbyło się 16 spotkań
We wszystkich sołectwach i w Toszku osobiście uczestniczyłem w spotkaniach. Przedstawiliśmy mieszkańcom zarysy nowego systemu, przedstawiliśmy także obowiązki, jakie są po stronie gminy, ale także po stronie mieszkańców. Jesteśmy w trakcie zbierania deklaracji od mieszkańców i w trakcie przeprowadzania procedury przetargowej. Także praktycznie ja myślę, że do końca maja będziemy całkowicie przygotowani na to, żeby z dniem 1 lipca przejąć całą gospodarkę odpadami na terenie gminy. Do przejęcia jeszcze 3 miesiące, teraz jednak jest czas na przygotowanie. Do końca marca trzeba było złożyć deklaracje dotyczące ilości osób zamieszkujących daną posesję. Jak wypełnić deklarację, to najczęściej zadawane pytanie podczas spotkań z mieszkańcami. To, co mnie najbardziej cieszyło, to duża frekwencja na tych spotkaniach i też dużo pytań, tak? Bo to świadczy o tym, że mieszkańcy są zainteresowani i że to jest dla nich istotna kwestia. Natomiast głównie pytania były związane z funkcjonowaniem samego systemu, z tym, jak wypełnić deklarację. Tak? Tam bardzo dużo wątpliwości budziło, kogo należy wpisać w deklarację, a kogo można pominąć, bo ustawa tutaj mówi wyraźnie, że tylko płacą osoby zamieszkujące, tak, daną posesję, czyli nie zameldowane, a zamieszkujące. To budziło wiele kontrowersji. Także były pytania o to, czy dzieci są liczone jak osoby dorosłe, jak ten system będzie u nas ogólnie funkcjonował. Także pytań było sporo. Na przełomie kwietnia i maja odbędzie się jeszcze szeroka kampania informacyjna na temat nowych zasad. Póki co przypominamy, że uchwalone stawki opłat wynoszą 14 zł za odpady zmieszane oraz 8 zł za odpady segregowane. W gminie Toszek segregacja będzie odbywać się w sposób następujący. Będą segregowane odpady typu papier, jest to worek niebieski, szkło worek zielony, metal worek czerwony, odpady zielone, worek brązowy i odpady tworzyw sztucznych, jest to worek żółty. My jesteśmy w tej dobrej sytuacji, można powiedzieć, że już od ponad roku taki system pilotażowy funkcjonuje. Do tej pory za to płaciła gmina. Jest system oparty na workach, mieszkańcy są do niego przyzwyczajeni. On funkcjonuje naprawdę, naprawdę dobrze, także myślę, że my akurat w tej kwestii nie będziemy mieli zbyt dużych problemów, a to, co jest istotne, to odpady segregowane są po prostu tańsze, więc myślę, że tutaj to jest spora zachęta dla nas wszystkich, bo każdy, jak wiadomo, jak ma coś ze swojej kieszeni wysupłać, to woli zapłacić mniej niż więcej, więc tutaj myślę, ten aspekt ekonomiczny, ale także podnoszenie świadomości ekologicznej się przyczyni. Kolejna ważna i często poruszana kwestia to częstotliwość wywozu śmieci. Odbiór odpadów został ustalony w następujący sposób. Jest on zróżnicowany pod względem tego, czy jest to zabudowa jednorodzinna, czy wielorodzinna. W zabudowie jednorodzinnej jest to odbiór co 2 tygodnie, zarówno tych odpadów zmieszanych, jak i segregowanych. W zabudowie wielorodzinnej segregowane odpady będą odbierane co 2 tygodnie, natomiast te zmieszane co najmniej 2 razy w tygodniu, na przykład na osiedlu. Będzie to co najmniej 2 razy w tygodniu. Poza tym mieszkańcy, jeżeli mają większą ilość tych odpadów, będą mieli, powstanie gminny punkt zbiórki selektywnych odpadów i tam mieszkańcy w dowolnym czasie mogą sobie te odpady zawieźć. Ta opcja nie będzie wymagała dodatkowych opłat. To samo dotyczy odpadów wielkogabarytowych, gdzie też w każdej chwili będziemy mogli te odpady odwieźć do tego punktu. Jednak planujemy 2 razy do roku zbiórki tak zwane od mieszkańców. Będą to zbiórki objazdowe. Do tematu śmieci i nowych zasad będziemy wracać. Zmieniamy temat i przenosimy się z powrotem do Pilchowic. Z kamerą odwiedziliśmy remizy ochotniczych straży pożarnych. Teraz jesteśmy w Żernicy. W naszej gminie Pilchowice funkcjonuje 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych, z czego 3 funkcjonują w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jesteśmy obecnie po spotkaniach sprawozdawczych. Wszystkie nasze straże, zarządy straży otrzymały absolutorium, czyli działają, funkcjonują naprawdę właściwie. I dobrze. Nie może być inaczej, gdyż ochotnicze straże pożarne w gminie Pilchowice dysponują sprzętem najwyższej jakości. Myślę, że ostatnie 2 lata pokazały, zresztą są to dla nas bardzo ważne jednostki, bo one i w ramach zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej są w gminie najważniejsze. Jestem zadowolona z poziomu funkcjonowania straży, chociażby tego, że cały czas nasi strażacy mają tą gotowość bojową przez gminę mocno wspomaganą. Mają nowe mundury bojowe, mają nowe hełmy, mamy i nowy wóz strażacki. O tym, że te jednostki są ważne, może świadczyć również fakt, że tylko w ubiegłym roku gmina wydała na doposażenie ochotniczych straży pożarnych prawie 1 000 000 zł.
Dotacja z Urzędu Gminy na zakup samochodu dla OSP Wilcza wyniosła prawie 500 000 zł. 200 tysięcy złotych to dotacja pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego oraz 100 tysięcy dotacji z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Urząd Gminy przeznaczył również dotację na zakup mundurów dla OSP Pilchowice, ubrań specjalnych dla Straży Pożarnych, hełmów dla OSP Żernica, bramy dla OSP Pilchowice, mundurów dla OSP Wilcza, aparatów powietrznych dla OSP Żernica oraz opon dla OSP Pilchowice. To sprzęt, którego nie powstydziłaby się zawodowa Straż Pożarna. Jak utrzymują tutejsi strażacy, czasem jest nawet lepszy od tego, który posiadają zawodowcy. W niektórych jest w sprawach lepsze są sprzęty. Na wyposażeniu posiadamy piły motorowe, przecinarkę spalinową, pompy różne, szlamowa do czystej wody, pompa pływająca, Niagara. Swoim samochodem mogą pochwalić się również strażacy z Żernicy. Wyposażenie to jest torba medyczna, deska do przenoszenia ewentualnie poszkodowanych. To są aparaty powietrzne, które służą, żeby trzeba było wejść ewentualnie gdzieś do zadymionego pomieszczenia. Następnie bardzo te nożyce, które to są właśnie do rozcinania samochodów, do zdarzeń komunikacyjnych. Do tego jest sprzęt, to jest tak zwany lukas do rozcinania z samochodów, czy tam innych jakichś autobusów, czy pociągów, jak tak było niedawno. Tam na wyposażeniu znajdują się też rozmaite motopompy, pompa pływająca, tutaj pompa taka przenoszona. Z drugiej strony, jakby byśmy przeszli, tam jest tak zwane szybkie natarcie, gdy jeszcze podłączymy się pod hydranty, czy za kim się podłączymy, może pod hydranty, możemy już gasić ogień z samochodu. W gminie działa aż 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. 3 jednostki są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, 2 jednostki pilnują naszej gminy. W ubiegłym roku Ochotnicze Straże Pożarne interweniowały 102 razy, 53 razy wyjeżdżały do pożarów. Sporo jednostek to i wielu strażaków ochotników. Nie jeden z nich strażakiem chciał zostać od dziecka. Tak od małego się wzięło. Wujek był strażakiem, jeździł jak z nim, tu pod starymi za. No i tak to zostało, przyszły lata i zostałem strażakiem. Chętnych do wstąpienia do straży wciąż nie brakuje. Mamy dosyć dużo młodych strażaków, mamy drużynę młodzieżową, prawniczą dziewczyn, 10 osób. Przyszło teraz 3 dziewczyny, mamy czynne, które są po kursie pierwszego stopnia. I przyszło teraz 5 nowych strażaków. Jest chętnych, lat się dosyć dużo. To dobrze, bo strażakom przybywa zadań. Kiedyś się strażak kojarzył tylko gdzieś z ogniem, z sikawką i tam spadłem czy tego. Na dzień dzisiejszy to są rozmaite zagrożenia. Jeździmy nie tylko do ognia, jeździmy do zdarzeń komunikacyjnych, do lasów, gaszenia lasów, do wezbranych rzek, czy ewentualnie jakichś trąb powietrznych, czy jakichś gwałtownych zdarzeń losowych typu pogoda. Wyjeżdżamy i do zdarzeń drogowych, do usuwania gniazd pszczół i szerszeni. W ogóle jakiekolwiek zdarzenia jest zawiadamiana straż o dane jakieś zdarzenie. Mimo tego, że sprzęt strażacki w gminie Pilchowice nowoczesny i jest na czym pracować, tej pracy strażakom życzymy jak najmniej. Hala sportowa w Toszku została oddana do użytku ponad 2 lata temu, mimo że czekali na nią uczniowie i nauczyciele ze szkoły podstawowej imienia Gustawa Morcinka oraz wszyscy mieszkańcy, okazuje się, że nie zawsze można z niej korzystać. Dlaczego? To sprawdzamy w materiale. Hala sportowa przy szkole podstawowej imienia Gustawa Morcinka w Toszku pojawiła się 2,5 roku temu. To wiele zmieniło. Uczniowie wreszcie mieli gdzie ćwiczyć. Kiedyś problemem było to, że nie mieliśmy ani hali, ani nawet dobrego, równego boiska. W tej chwili uprawiamy wszystkie gry zespołowe, te, które są w programie, w podstawie programowej na szkół podstawowych. Szczególnie nastawiamy się i sukcesy mamy w piłce ręcznej i piłce nożnej. Jest to hala typu namiotowego, została wybudowana po to, żeby dzieciaki, przede wszystkim po to, żeby dzieciaki mogły ćwiczyć na lekcjach wychowania fizycznego. Nie wyobrażam sobie po prostu, żeby tej hali nie było, ponieważ młodzież już tak przywykła i tak chce na tej hali być, mimo
pewnych okresowych trudności. To nawet niezwykłe trudności, a bardzo poważny problem. W tej chwili mamy troszeczkę problemów z ogrzewaniem. Problem zauważyła Rada Rodziców. Ze sprawą jej przedstawiciel udał się do radnych. Z tego, co teraz mi wiadomo, nie działa ogrzewanie na hali sportowej. Zostało wydane na to, z tego co wiem, 2 miliony złotych i ja wniosłem na sesji o sprawdzenie tego ze względu na to, że zostało wybudowane coś, z czego dzieci nie mogą teraz już korzystać. Problem z ogrzewaniem na tej hali występuje w zasadzie od początku inwestycji, od jej zakończenia. Aktualnie mamy tutaj zapytanie mieszkańców, a właściwie przedstawicieli Rady Rodziców, czyli konkretnie przewodniczący Rady Rodziców wystąpił z zapytaniem o historię całej inwestycji, o jej przebieg, no i skąd wzięły się te problemy związane z ogrzewaniem hali. Aktualnie jesteśmy na etapie właśnie badania dokumentacji, sprawdzania, ustalania faktów i skąd te problemy. Problem, jak się okazuje, jest wynikiem zmian w projekcie, które wykonawca zaproponował już po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie hali. Zmiany te miały polegać na dołożeniu drugiej powłoki, drugiej membrany, zmiany zaplecza i łącznika oraz zmiany systemu ogrzewania. Podejrzewamy, że tu w tym momencie nastąpiło jakieś, przypuszczamy, że w tym momencie nastąpiła, powiedzmy, jakby niedoszacowanie zapotrzebowania energetycznego hali na ciepło. Nowy system ogrzewania nie zapewnia temperatury 16 stopni w każdych warunkach pogodowych. Ogrzewanie to jednak nie jedyny problem, który pojawił się w trakcie użytkowania hali. Oprócz systemu ogrzewania tam były też niedociągnięcia związane z nawierzchnią boiska poliuretanowego. Natomiast to wykonawca na wniosek gminy, wezwany przez gminę, usunął. W tej chwili nawierzchnia spełnia swoje zadanie. No natomiast nadal borykamy się z tym centralnym ogrzewaniem. W chwili obecnej gmina wystąpiła do wykonawcy o przedstawienie propozycji zmian systemu ogrzewania. Rozważane są różne wersje, albo przywrócenie pierwotnego projektu, czyli nadmuchu powietrznego, bądź zwiększenie mocy istniejącej kotłowni, czyli jakby rozbudowanie istniejącego systemu ogrzewania poprzez nagrzewnicę. Oczekujemy wskazania sposobów rozwiązania tego tematu, no i będziemy, powiedzmy, egzekwowali zapisy umowne dotyczące spełnienia przez obiekt wymogów. Na to czekają uczniowie szkoły, kluby sportowe i wszyscy mieszkańcy. Pozostajemy w Toszku. Tutaj od 20 lat działa zespół muzyki dawnej Tibiarum Scholares. Zespół został właśnie odznaczony złotą odznaką za zasługi dla województwa śląskiego. 25 marca w Toszku odbyła się sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji złotym medalem za zasługi dla województwa śląskiego odznaczony został zespół muzyki dawnej Tibiarum Scholares. Jesteśmy dumni z tego zespołu już od 20 lat. Jest w Toszku u nas, także cieszymy się z tego powodu. Odznaczenia dokonała obecna podczas obrad przewodnicząca Komisji Doraźnej Kapituły Odznaki Honorowej za zasługi dla województwa śląskiego, profesor Ludgarda Buzek. Właściwie jest to działalność niezwykła, bo jest nietypowa, żeby zaangażować i zachwycić dzieci muzyką dawną. To naprawdę wymaga wielkiego talentu i zaangażowania. No i to jest powód, dla którego właściwie ten zespół stanowi taką perełkę województwa śląskiego i z przyjemnością dzisiaj tę odznakę wręczyłam. Zespół działa już od 20 lat, występuje nie tylko w kraju, ale i za granicą. Zajmujemy się muzyką dawną, która jest generalnie mało popularna, mało znana i mało zrozumiała, ponieważ jest dawną muzyką. A dziewczęta rekrutują się z małej szkółki wiejskiej i przez tyle lat wypracowały sobie już taki poziom, że dwa lata temu pojechałyśmy na Europejskie Dni Młodzieży Zdolnej
do Nerpel, do Belgii i tam zdobyło się pierwsze miejsce z wyróżnieniem. W zajęciach obecnie uczestniczy 11 dziewczyn. Przez wszystkie poprzednie lata łącznie przewinęło się przez niego 30 osób. Stwierdziłam, że dlaczego nie? Mamy niedaleko zamek, szkoła imienia Królowej Jadwigi, to tym bardziej. No i zaczęłyśmy pierwsze suknie. Nawiązałam kontakt z Domem Kultury, z ośrodkiem. Pani dyrektor bardzo chętnie nas przyjęła pod swoje ramiona. No i potem tak się pracowaliśmy z wieloma dyrektorami, którzy już na przestrzeni, a ja dalej gram tą muzykę dawno. Daje mi to niesamowitą frajdę, a jest to muzyka bardzo niepopularna i bardzo jeszcze nie ma jej dużo w Polsce, dlatego jest to jeden z nielicznych zespołów, w którym można w takiej muzyki się uczyć. Jest dużo warsztatów, jeździmy m.in. do Gorzowa, Kalisza, przyjeżdżają do nas również wielcy profesorowie, którzy uczą nas grać oraz interpretować muzykę dawną, zarówno średniowieczną, renesansową oraz fragmenty nawet barokowej. Podczas sesji radni i goście mieli okazję posłuchać próbki twórczości zespołu. Zespołowi gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Przed nami święta wielkanocne. W malowniczej wsi Stanica w gminie Pilchowice przetrwał nigdzie indziej w Polsce niepraktykowany obrzęd pierwszego dnia Triduum Paschalnego. Tylko w Wielki Czwartek jest tutaj praktykowany oryginalny ludowy rytuał fakli. Fakle były, są i podejrzewam, że będą. Bo fakle były przed wojną, po wojnie. I na te sąsiednie wnioski podobno też organizowały fakle, niemniej jednak tamten zwyczaj już dawno zanikł, a u nas to się odbywało. Wyjaśnijmy, że fakle to ludowy zwyczaj, którego początków nikt już nie pamięta, polegający m.in. na paleniu ognisk wieczorem w Wielki Czwartek. Nie wiadomo też dokładnie, z czego wywodzą się fakle. Mieszkańcy wsi Stanica w gminie Pilchowice mówią o trzech możliwościach pochodzenia tego zwyczaju. Przed wiosną, wiadomo, że Wielkanoc zawsze jest wiosną, ludzie robią porządki w swoich domach. Jakieś tam w ogrodach i tak dalej. I po prostu ci ludzie tam gdzieś wywozili na koniec wsi swego czasu te wszystkie takie gałęzie, nie gałęzie, śmieci i to podpalali, żeby sobie zrobić w obrządku czysto. Druga wersja, no tu już taka bardziej mistyczna, a mianowicie chodziło o to, że te fakle odbywały się Wielki Czwartek, a były kamuflażem dla zlotu czarownic, które wybierały się na sabat i żeby tam odjąć uwagę od tego faktu, robiły sobie te ogniska. Trzecia to ta, o której mieszkańcy wsi mówią najczęściej. Mama zawsze tak nas uczyła, że to jest szukanie Pana Jezusa. No i tak od dziecka zawsze tak było. Mieszkałam w innej części wsi i od zawsze żeśmy tak szukali. Właśnie chodziło się z jakimiś faklami, z jakimiś płonącymi takimi miotłami. I się chodziło, po polach robiło się ogniska. Tak zawsze było. No i tak się to kontynuuje, żeby ta tradycja żeby przetrwała, nie? Tradycja przetrwała i fakle w Stanicy odbywają się do dziś. Na okolicznych polach i łąkach spotykają się mieszkańcy, żeby wspólnie palić ogniska i przy pomocy płonących pochodni, czyli fakli, szukać drewnianych krzyżyków. Zbieramy krzyżyki i bardzo dużo ludzi tu przychodzi. Tu jest fajnie. Fakle to jest taki czas, gdzie dzieci chodzą i szukają Jezusa i służą im do tego pochodnie. Młodsi szukają krzyżyków, starsi śpiewają, wspominają i powracają myślami do fakli sprzed lat. Już ja się piłem, teraz się nie piłem, bo 10 lat. 10 lat zawsze chodziłam. Tego ogniska nie było tak, nie? I to jest tak długo już. Co roku jest więcej ludzi, więcej dzieci, także można z miłą chęcią chodzi się tu, bierzemy ze sobą dzieci. A jest ku temu okazja, ponieważ fakle odbywają się o zmroku po popołudniowej mszy w kościele i misterium wystawianym w zespole szkolno-przedszkolnym w Stanicy. To jest taka tradycja już bodajże od 10 lat. Wymyśliliśmy również, że oprócz fakli nasza szkoła będzie prowadziła misterium, będzie organizowała misterium wielkopostne. No i tak raz żeśmy zaczęli, no i tak jak mówię, chyba bodajże od 10 lat ta tradycja co roku jest kultywowana i połączona jest z faklami.
Już też był taki rok, że 2 lata temu, czy 3 lata temu, że misterium było, odbywało się w plenerze. A wtedy była bardziej sprzyjająca aura. W tym roku jest taka nowość, że mamy po mszy właśnie w naszej szkole na sali gimnastycznej. To jest taka nowość w tym roku, że nie przed mszą, nie dzień wcześniej, bo też często bywało, że misterium odbywało się w Wielką Środę, a w tym roku postanowiliśmy, że odbędzie się po mszy w Wielki Czwartek. Kolejne fakle z pewnością za rok. Warto wybrać się do tej niewielkiej wsi, gdyż obyczaj ten jest praktykowany tylko tutaj. Pozostajemy w klimacie świąt wielkanocnych. Pora teraz na życzenia przedstawicieli samorządów Pilchowic i Toszka. Drodzy mieszkańcy gminy Pilchowice, wszystkich naszych urokliwych sołectw, szanowni goście, w imieniu swoim i wszystkich pracowników Urzędu Gminy Pilchowice życzę Państwu z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych wielkiej nadziei, pełni radości, szczęścia i miłości. Niech zgoda i pokój panują w naszych domach. Wszystkiego, co dobre i piękne, życzymy z głębi serca. Szanowni Państwo, życzę Państwu zdrowych, radosnych, spokojnych świąt wielkanocnych, mokrych odgłosów, smacznego jajka, miłych spotkań rodzinnych i wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy, w imieniu własnym oraz pracowników urzędu chciałbym złożyć serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności i błogosławieństwa Bożego. Oby zetknięcie się z wydarzeniami Zmartwychwstania Pańskiego pozwoliło nam uczyć się żyć z wielką wdzięcznością, wzrastać w wierności wartościom oraz doświadczać odmienienia siebie. Niech to jajko, będące symbolem nowego życia, którym dzielimy się przy wielkanocnym stole, wskrzesi w nas wiarę, nadzieję i odwagę w zmaganiu się z problemami codzienności. Drodzy mieszkańcy gminy Toszek, w imieniu własnym i całej Rady Miejskiej przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych, pełnych ciepła i wiosny świąt wielkanocnych. Niech świąteczny czas rozbudzi w Was pozytywną energię i pozwoli na przeżycie radosnych chwil w gronie rodziny i przyjaciół. Podzielmy się tymi wyjątkowymi chwilami z naszymi najbliższymi. Niech rozkwitająca wiosna przyniesie Wam to, co najlepsze. Wesołego Alleluja! Dziś to już wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Państwa. Ja w imieniu całej redakcji życzę wszystkim wesołych świąt. Do zobaczenia.